Witam. 18 stycznia 2024 roku, z tej strony Sebastian i zapraszam do eksploracji cmentarza, starego cmentarza ewangelickiego Chmielniki, tym razem w śniegu, dla kontrastu z filmu letniego. Jest to cmentarz dawnych mieszkańców Nowej Wsi Wielkiej. I zacznijmy. Z tego co pamiętam, tutaj trzeba się nieźle przedzierać, dlatego zdjąłem sobie kurtkę dla ułatwienia. I mam nadzieję, że dobrze zobaczymy większość nagrobków. Przepraszam za tło w postaci szumu od drogi ekspresowej, ale nie mam na to wpływu. Po prostu tak ją wybudowano blisko. I z tego tytułu jest akompaniament szorujących po asfalcie i lodzie kół. A tutaj byłem 5 miesięcy temu. Film jest na moim kanale. Stary cmentarz w lesie Chmielniki. To jest film z sierpnia 2023 roku. I mniej więcej 5 miesięcy temu w scenerii letniej został taki film nakręcony. A teraz chciałem dla kontrastu, ponieważ niektóre z cmentarzy ewangelickich z moich filmów bardzo ciekawie prezentują się w barwach lata, w barwach jesieni, a jeszcze inne, dla innych wypada zarezerwować zimowy, śnieżny plan i te scenerie, która tutaj jest. Tutaj będziemy mieli nagrobek z drzewami wyrośniętymi po środku. On jest bardzo charakterystyczny dla tego miejsca i też ma klimat specyficzny. Cmentarza nikt nie odwiedza, ponieważ nie widzę, żeby od czasu letniej wizyty coś się zmieniło poza pogodą i scenerią. Ale oczywiście niedaleko jest wyrąb lasu, a od tej strony zbliżamy się do szosy. Tam też są groby, ale dalej byłoby się ciężko przedrzeć, więc trochę zawrócimy i pójdziemy do tych pionowych tablic, które oglądaliśmy, bo one są też interesujące, podobnie jak ten nagrobek z wyrośniętymi pośrodku drzewami. Jest po prostu wspaniały. Jak to jest, że te najładniejsze dla fanów grobingu perły przeszłości są usadowione tak blisko dróg szybkiego ruchu, a te mniej ciekawe albo bardziej zniszczone są głęboko w lesie. I też są piękne, oczywiście wszystkie. Idziemy sobie jeszcze tu. I tu. Trochę łatwiejszy dostęp jest niż latem. Tu są grobiki małe, dziecięce. A tutaj będziemy mieli te pionowe nagrobki, które również warto zobaczyć. I z czym, proszę napisać w komentarzu, kojarzy się Państwu ten symbol. Czy to jest trupia czaszka ze skrzyżowanymi
wielkości z tymi palcami? Czy to są skrzydła ptaka? Czy to jest jakiś rodowód pochowanych tu dawnych mieszkańców Nowej Wsi Wielkiej? Czy to jest po prostu wzorek nagrobny, który 100 lat temu był w użyciu? I jeżeli tak, to gdzie są inne groby tego typu? Proszę o sugestie, w razie gdyby ktoś wiedział lub chciał coś na ten temat powiedzieć. A ja dziękuję za spacer po tym cmentarzu i widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam do moich filmów na YouTube. Sebastian Walczewski. Pozdrawiam. Pa!